Czy produkty light pomogą nam w diecie odchudzającej? Czemu właściwie nazywa się je żywieniową pułapką? Czy faktycznie mają inny wpływ na nasz mózg niż zwykłe produkty? I co mają wspólnego z pralką energooszczędną? Ja nazywam się Joanna Marciszewska, jestem dietetykiem Dietli i dzisiaj odpowiem właśnie na te pytania. Aby móc dobrze zapoznać się z produktami light, myślę, że warto jest się cofnąć o kilka lat wstecz i przyjrzeć się temu, jak one powstały, skąd zrodził się pomysł stworzenia tego rodzaju produktów. Na początku XX wieku coraz więcej osób chciało redukować swoją masę ciała ze względów estetycznych i właśnie dlatego zaczęto się zastanawiać, od czego zależy ta skuteczność redukcji masy ciała. Do lat 80. XX wieku uważano, że głównym winowajcą nadmiernej masy ciała jest tłuszcz i właśnie dlatego zaczęły powstawać pierwsze produkty o obniżonej zawartości tłuszczu, które były właściwie takim pierwowzorem aktualnych produktów light. I w latach 80., a właściwie dokładnie w 1988 roku w Stanach Zjednoczonych zaczęto oznaczać takie produkty o obniżonej zawartości tłuszczu symbolem zdrowego serca. I tu powstały pierwsze kontrowersje wokół produktów light, ponieważ naturalnie niskotłuszczowe produkty, takie jak na przykład owoce i warzywa, nie były oznaczone tym znakiem, a zatem wprowadzały nieco w błąd konsumentów, ponieważ widząc takie zdrowe serce, możemy chętniej kupić tego rodzaju produkt i zapominać o tym, że na przykład brokuły też mają mało tłuszczu i równie dobrze moglibyśmy zainwestować w koszyk warzyw. I myślę, że aktualnie właśnie ten aspekt jest jedną z głównych wad produktów light, że możemy być bardzo zachęceni tego rodzaju produktami i zapomnieć o tych produktach, które naturalnie są w pełni zdrowe. Zauważono na początku właśnie sprzedawania produktów light to, że mają one dużo wspólnego z energooszczędnymi pralkami. Zauważono tutaj taki efekt odbicia, który charakteryzuje się tym, że jeśli ktoś kupi sobie energooszczędną pralkę, to statystycznie będzie jej używał znacznie więcej niż zwykłej pralki, nie energooszczędnej, bo będzie miał z tyłu głowy, że jest to ekologiczna pralka, zużywa mniej prądu, więc mogę sobie puścić trochę więcej prań. W konsekwencji zauważono, że wcale osoby zmieniające te pralki nie zaoszczędziły na prądzie. I podobnie jest z produktami light, tylko tutaj chodzi o kilokalorie. Zauważa się, że stosując produkty light, niekiedy jemy tak naprawdę jeszcze więcej kilokalorii, bo myślimy sobie, że to są właściwie ubogokaloryczne produkty i możemy je śmiało jeść. Jeśli chodzi o to, jak właśnie ten efekt odbicia powstał w kwestii żywieniowej, to nazwano go tak zwanym zjawiskiem Snackwella. I skąd ta nazwa? Ta nazwa powstała z uwagi na to, że właśnie pod koniec XX wieku powstały takie podobno bardzo smaczne ciasteczka o obniżonej zawartości tłuszczu marki Snackwell. I one miały 30% mniej kilokalorii niż zwykłe takie normalne ciasteczka właśnie tej firmy, ale miały więcej cukru. Natomiast wiele osób oszalało na funkcję tych ciasteczek, wiedząc, że są niskokaloryczne, zaczęli kupować ich znacznie, znacznie więcej i tylko w ciągu pierwszych 5 miesięcy sprzedaży ta firma zyskała $57 milionów właśnie z uwagi na te lekkie ciasteczka. Ten szał był tak niesamowity, że zaczęto produkować nawet takie specjalne tabliczki dla sklepów, które mogły informować klientów o tym, że ciasteczek light Snackwella już nie ma w tym sklepie, więc bez sensu czekać w kolejce. Co więcej, zauważono, że właśnie te ciasteczka znalazły się w 1996 roku na liście 7 najlepiej sprzedających się produktów i na tej liście całkiem niedaleko pojawiły się też takie produkty jak na przykład Cola Light czy Marlboro Light, więc właściwie mieliśmy wtedy jakąś ogromną obsesję produktów typu light. Zgodnie z prawem, aby nazwać jakiś produktem lekkim lub light, musi on mieć o co najmniej 30% mniej jakiegoś składnika kalorii, tłuszczu nasyconego czy cukru. Jeśli chodzi o mikroskładniki, takie jak na przykład sód, który też nierzadko jest w wielu produktach ograniczany, to tutaj wystarczy zmniejszenie ilości tego mikroskładnika o 10%, żeby móc nazwać produktem light. I uwaga, ponieważ takie hasła jak fitness, slim i fit nie są w żaden sposób uregulowane prawnie, a zatem możemy tak nazwać właściwie każdy produkt bez względu na ilość kalorii,
kalorii nasyconych kwasów tłuszczowych czy ilość cukru, więc tutaj warto na to zdecydowanie uważać. Jeśli chodzi o taką wadę produktów light, no to często zauważa się, że jednak mają one nieco inny smak i jest uważany on za nieco gorszy. Jest to spowodowane tym, że tłuszcz jest nośnikiem smaku, a zatem kiedy obniżymy znacząco zawartość tłuszczu w danym produkcie, bardzo ciężko będzie uzyskać taki optymalny, normalny smak tego pożywienia. Powstaje także pytanie, czy jesteśmy w stanie najeść się produktami light. I dostarczyło nam odpowiedzi na to pytanie badanie przeprowadzone w 2011 roku, gdzie uczestnikom podano najpierw taki koktajl, który na etykiecie miał opis, że jest to koktajl wysokokaloryczny, ma 620 kcal, zawiera bitą śmietanę, cukier, pełnotłuste mleko. No i ogólnie etykieta wskazywała na taki piękny koktajl z bitą śmietaną. I ten koktajl mieli wypić uczestnicy, a kolejnego tygodnia przyszli również na to badanie i dostali koktajl, który nazywał się niskokalorycznym, zawierającym 140 kcal, czyli wielokrotnie mniejszą kaloryczność. Miał teoretycznie, etykieta wskazywała na zerową zawartość tłuszczu, cukru, no i w składzie był jogurt, woda, słodzik, więc właściwie nic takiego wysokokalorycznego. Natomiast cały haczyk polegał na tym, że oba koktajle były dosłownie takie same pod kątem składników i oba zawierały dokładnie 380 kcal i tyle samo makroskładników, czyli tyle samo tłuszczu, białka, węglowodanów. Efekt natomiast był bardzo ciekawy, ponieważ uczestnikom mierzono stężenie greliny po zakończeniu spożycia tego koktajlu i zauważono, że ta grelina obniżyła się bardziej po spożyciu tego teoretycznie wysokokalorycznego koktajlu. Grelina jest to taki hormon, który w dużej ilości, jeśli jest w naszym organizmie, no to jesteśmy bardzo głodni. A jeśli zaczynamy coś jeść, grelina spada, my przestajemy być głodni. A zatem te wyniki wskazują na to, że kiedy spożywamy coś, co jest oznaczone jako niskokaloryczne, jako light, to możemy być bardziej głodni, bo nasz mózg myśli, że tym się po prostu nie najemy. I to jest, myślę, kolejna taka żywieniowa pułapka produktów light. Jeśli chodzi o to, jak możemy wprowadzić produkty light do naszej diety w taki bezpieczny sposób, myślę, że doskonałym rozwiązaniem jest wprowadzanie produktów niskotłuszczowych, które zwykle zawierają dużo nasyconych kwasów tłuszczowych, czyli na przykład wybranie chudego twarogu zamiast tłustego i dodanie zdrowych kwasów tłuszczowych, na przykład w postaci oliwy z oliwek. Dzięki temu tak naprawdę kaloryczność będzie prawdopodobnie bardzo podobna, ale zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych już nie. Kolejny aspekt jest taki, że warto, żebyśmy nie zapominali o tym, że jest szereg naturalnych, zdrowych produktów, które nie są oznaczone jako produkty light, ale również warto, żebyśmy wprowadzali je do diety.